Dzień dobry. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem temat trzeci. Temat znajduje się na stronie 16, 116, przepraszam, i będziemy mówić o tym, jak się żyło za żelazną kurtyną. Taki jest też temat, za żelazną kurtyną. Poznamy dzisiaj państwa tak zwanej demokracji ludowej, czyli te państwa, które były komunistyczne. Poznamy też, w jaki sposób tam sprawowano władzę, czy rzeczywiście to była demokracja, tak jak one się nazywały, czy jednak ten ściślejszy, bardziej komunizm, o którym tyle się mówi. Jak to się wszystko kształtowało? Po II wojnie światowej Związek Sowiecki stał się jednym z supermocarstw i rzeczywiście to supermocarstwo nawet ma nowe tereny. Wchłania w swoje granice Litwę, Łotwę, Estonię, wchłania Besarabię, Rusię Zakarpacką i wszędzie tam zaczyna być wprowadzany komunizm, a dokładnie taka jest przeprowadzana bardzo brutalna sowietyzacja. Co to oznacza, że jest sowietyzacja? Przede wszystkim niszczy się lokalne elity. Dokonuje się bardzo dużych wywózek w głąb Związku Radzieckiego, a w to miejsce, przywożąc osadników, wprowadza się jednocześnie na te tereny, które zostały włączone, ludność właśnie rosyjską, i urzędy obsadza się ludnością rosyjską po to, żeby jak najmocniej przeprowadzić rusyfikację. Chodziło o to, żeby te wszystkie republiki, które zostały po II wojnie włączone do republik socjalistycznych, żeby one wszystkie były jednolite, żeby funkcjonowały praktycznie identycznie. Oczywiście były sytuacje, gdzie działa opozycja, opozycja próbuje się buntować, ale jest ona brutalnie rozgromiona, nie ma po prostu możliwości istnienia w tych państwach jakakolwiek opozycja. Ogólnie Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich z wojny wyszedł bardzo osłabiony, bardzo wyczerpany tą wojną. Bardzo duże straty w ludnościach, gospodarcze straty. I to wszystko utrudniać będzie odbudowę. W czasie II wojny nie są zauważalne tak mocno represje komunistyczne. Dopiero po II wojnie rzeczywiście te represje bardzo się wzmagają. Jednym z czołowych miejsc we władzy po II wojnie na terenie ZSRS zajmuje Andrii Żdanow. To nazwisko macie tutaj wypisane. I to jest człowiek, który zajmuje się polityką wewnętrzną ZSRS po II wojnie światowej, a okres jego rządów i współpracowników nazywamy Żdanowszczycy. Czym zajmuje się Żdanow? Przede wszystkim represje Żdanowa dotykają osób, które w czasie II wojny światowej w jakikolwiek sposób, można powiedzieć, nawet nie współpracowały, ale miały do czynienia z państwami zachodnimi. I tak na przykład represjami zostali objęci żołnierze, którzy w czasie II wojny walczyli tutaj w okolicach Berlina, zbratali się z mieszkańcami Berlina, zawierali znajomości, przyjaźnie. Takie osoby zaczynają być prześladowane, zaczynają być podawane represjom, zsyła się je do łagrów. Czy jakakolwiek forma styczności z tą demokracją przez Żdanowa jest od razu niwelowana, absolutnie nie może mieć tutaj Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich żadnych wzorców typowej demokracji. Dodatkowo Stalin ogłosił, że Rosja po II wojnie to państwo pokoju, ale tak naprawdę w praktyce bardzo mocno rozwija zbrojenia, szykując się jednocześnie do III wojny światowej. On mówi zresztą społeczeństwu, że do takiej wojny należy się przygotować. Pieniążki w tym momencie przeznaczane są na właśnie ten przemysł zbrojeniowy i bardzo cierpi przemysł lekki, przemysł spożywczy. Ponownie możemy tutaj zauważyć ogromną klęskę głodu na Ukrainie. I mówi się o tym, że Związek Sowiecki po II wojnie światowej to tak naprawdę największe więzienie europejskie, dlatego że Związek Sowiecki, który podporządkował sobie nie tylko Litwę, Łotwę, Estonię, czy Besarabię, czy nawet tą Rusię Zakarpacką, ale tak naprawdę podporządkował sobie
większość państw w Europie, tej wschodniej. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, tu jeszcze dodatkowo zaraz mi coś uciekło, jakieś państwo, no zaraz sobie przypomnę. I mówi się, że te państwa znalazły się w takim właśnie więzieniu. W tym więzieniu miało przebywać w 1950 roku około 15 milionów ludności. No to wróćmy do tego właśnie, jakie to są te kraje demokracji ludowej. Ponieważ zwróciliście uwagę, że ja nawet miałam problem tak, żeby tak od razu z marszu je wymienić. Gdzieś na mapie musimy sobie je przypomnieć. Natomiast czym się wspierać? Na stronie 109 znajdziecie mapkę. Mapkę, która Wam pokazuje tą żelazną kurtynę, która zapada. I znajdziecie państwa, znajdziecie Polskę, znajdziecie Czechosłowację, znajdziecie NRD, czyli to nowe państwo niemieckie, znajdziecie Węgry, Rumunię, Bułgarię, Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Państwem komunistycznym, o może jeszcze jedna rzecz, państwem komunistycznym była też chociażby Jugosławia. Ale Jugosławia to tutaj była osobna taka, można powiedzieć, historia w tej demokracji ludowej, ponieważ już w okresie II wojny światowej w Jugosławii działa partyzantka komunistyczna, na czele której staje Josip Broz Tito. Josip Broz Tito absolutnie nie godzi się na wprowadzenie komunizmu sowieckiego, tego płynącego z Rosji. Decyduje się, że on wprowadzi swój komunizm, chcąc zachować odrębność, niezależność od właśnie Rosji. Wywołuje to oczywiście konflikt ze Stalinem. Stalin się nie chce na to zgodzić, bo chce, żeby te państwa były jemu podległe. No to Tito zwraca się z pomocą do państw zachodnich. Taką pomoc uzyskuje. Co prawda jest państwem komunistycznym, ale ściśle współpracuje z państwami zachodnimi. I Josip Broz Tito, którego tą historię i historię Jugosławii znajdziecie tutaj w tej tabeli, Josip Broz Tito będzie rządził Jugosławią właśnie według swoich zasad aż do roku 1980, do czasów swojej śmierci. Tutaj będziemy mieli pana Josipa razem z małżonką. Grób tego przywódcy znajduje się dzisiaj na terenie Serbii. Tam spoczywa właśnie razem ze swoją małżonką. Państwa te demokracji ludowej, czyli te, które wymieniliśmy na podstawie mapy, wszystkie zaczynają działać identycznie. Mają wprowadzaną bardzo podobną konstytucję wzorowaną oczywiście na państwie rosyjskim. Ten sam model gospodarki jest wprowadzony, czyli gospodarka centralnie planowana. Pojawia się nacjonalizacja przemysłu, czyli upaństwowienie przemysłu, kolektywizacja wsi, czyli upaństwowienie wsi. Bardzo podobny staje się system szkolnictwa. Naciska się również na ateizację, czyli niezwiązanie społeczeństwa z religią. Ta religia rzeczywiście w państwach komunistycznych w pewnym momencie nawet zostanie usunięta ze szkół, będzie odbywała się tylko po prostu w kościołach, czyli naciska się na ateizację. I żeby te państwa wszystkie ze sobą tak jakby gospodarczo ściśle związać, to powołuje się Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, w 1949 roku. To jest organizacja, która będzie skupiała Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRS. Oficjalnie ona miała oczywiście służyć współpracy gospodarczej, nakładać nacisk na rozwój gospodarki poszczególnych państw. Tu mamy to RWPG, tu mamy tą nazwę podaną, a tak naprawdę Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej miała służyć przede wszystkim, miała być rynkiem zbytu dla państwa radzieckiego. Sytuacja się troszeczkę komplikuje w tych państwach demokracji ludowej z dniem 5 marca 1953 roku. Wtedy to umiera Stalin. Jego śmierć też jest dosyć ciekawa, o tym jak nie udzielono mu od razu pomocy, jak nie zainterweniowali lekarze, to możecie sobie poszukać, bo jest to ciekawa historia.
Ale jak Stalin umiera, to rozpoczyna się walka o władzę. O władzę, można powiedzieć, rywalizuje dwóch panów. Ławryni Beria i Nikita Chruszczow. Władzę po Stalinie obejmuje najpierw Ławryni Beria. No i co Beria takiego robi? Ku zaskoczeniu wszystkich, on zapoczątkował i ogłosił reformę. Jakie to miały być? Po pierwsze, tutaj w tekście znajdziecie, zwalnia więźniów z łagrów. Następnie zakazuje stosowania tortur w śledztwach. Planuje tym republikom, które wcześniej Związek Sowiecki sobie te republiki, które sobie Związek Sowiecki przywłaszczył, proponuje nadać większą autonomię, zrezygnować w tych republikach z rusyfikacji. Mówi o ociepleniu stosunków międzynarodowych, oczywiście z Zachodem. Mówi o wycofaniu wojsk z Niemiec, wojsk sowieckich. I to wszystko powoduje, że zostaje odsunięty od władzy. Na jego miejsce zostaje powołany właśnie Nikita Chruszczow. I Nikita Chruszczow rozkazuje zamordować Berię. Rozkazuje go po prostu rozstrzelać jako przeciwnika politycznego. Po czym jak Beria zostaje rozstrzelany, to okazuje się, że część rzeczy Chruszczow zaczyna kontynuować. Robi dokładnie to samo. Czyli po prostu chodziło tu typowa walka o władzę. Kto będzie u steru? Taki nawoływał też Nikita do polepszenia stosunków z Zachodem, ale takim momentem przełomowym to był zjazd pewien. Na stronie 118 też sobie zobaczcie na nazewnictwo. W 1956 roku, czyli już po takim mocnym przejęciu władzy przez Chruszczowa i przez jego partię, odbywa się 20. zjazd Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Republik Sowieckich w pełnej nazwie. I w czasie tego zjazdu Chruszczow w oficjalnym przemówieniu krytykuje Stalina, krytykuje dokładnie kult jednostki. Ale przygotowano jeszcze tajny taki referat, tajny, który miał nie wypłynąć, który miał być przedstawiony tylko na tym zjeździe. I ten tajny dokument przedstawiono w nocy z 24 na 25 lutego 1956 roku. I słuchające osoby są zszokowane, co Chruszczow tutaj mówi. A mówi, że to, co robił Stalin, to były niesamowite błędy. Krytykuje wszelkie działania Stalina. Oskarża go o zbrodnie na komunistach. Oskarża go o deportację całych ludności w głąb Rosji. Wszyscy są zaskoczeni. Ten dokument miał być tajny, ale bardzo szybko wypływa. Wypływa do prasy zachodniej. Z prasy zachodniej wypływa też do innych państw komunistycznych. I ten, jak on już wypłynął, to sobie wyobraźcie, jeżeli Rosja krytykuje to, co robił Stalin, to co dopiero te państwa? No też zaczynają krytykować. Zaczyna się mówić o odwilży albo o tak zwanej destalinizacji. I ten właśnie okres po rządach Chruszczowa, po wystąpieniu Chruszczowa w 1956 roku nazywamy destalinizacją. Rzeczywiście złagodzono wtedy cenzurę, na pewno bardzo dużo skazanych zrehabilitowano, bardzo dużo skazanych wypuszczono z więzień, doszło do zwiększenia nakładu na produkcję towarów dla ludności, a nie na przemysł zbrojeniowy. No i jest to takie zelżenie, ale sam fakt, że przywódca rosyjski odważył się skrytykować Stalina, był takim, słuchajcie, no niewyobrażalną rzeczą. Kiedy Stalin umiera, kiedy jest ogłoszona ta destalinizacja, to pierwszy odzew zobaczymy na Węgrzech. Na Węgrzech po śmierci Stalina władzę przejmuje nowy premier Imre Nagy. I Imre Nagy rozpoczyna wprowadzać demokratyczne reformy. Czyli ogranicza represje, zwiększa produkcję artykułów konsumpcyjnych oraz ogólną demokratyzację życia społecznego. To znowuż jest pewna reforma. Znajdują się przeciwnicy, którym się nie podoba. Imre Nagy zostaje usunięty z partii, reformy zostają cofnięte, ale jak już się słowo rzekło, to już niestety poszło coś za ciosem. Ludzie jak najpierw dostali reformy i teraz im zabrali, to ludzie wyszli na ulicę. Dochodzi do zamieszek. Dochodzi do zamieszek w 1956 roku na terenie Węgrzech. Dodatkowo do podobnych zamieszek dojdzie też w Polsce w 1956 roku, no bo ten okres destalinizacji na to wpływa. Rozpoczynają się rozruchy.
Przeradzają się te zamieszki w powstanie na Węgrzech. Wybucha właśnie powstanie w październiku 1956 roku. Komuniści, bojąc się, że bardzo mocno się to rozprzestrzeni, przywracają Imre Nagy, przywracają go na urząd premiera, a wtedy Imre prosi o pomoc ONZ o to, żeby nadała Węgrom status państwa neutralnego. I te wydarzenia na Węgrzech bardzo zaniepokoiły Chruszczowa, który bał się, że jak jedno państwo wyskoczy z tego bloku komunistycznego, no to inne pójdą tym samym śladem. W związku z tym Chruszczow wysyła na Węgry armię sowiecką, która ma się rozprawić z tym buntem, dochodzi do potężnych już tutaj walk, ginie około 20 tysięcy Węgrów, 200 tysięcy Węgrów ucieka za granicę, kilka tysięcy Węgrów zostaje wywiezionych w głąb Rosji, nieznany jest ich los pochodzenia. Imre Nagy w tym czasie ukrywa się w ambasadzie Jugosławii. Co robi Zachód? No, ONZ potępiło działania Chruszczowa, ale potępiło tylko w taki sposób, że wydało rezolucję potępiającą. I tyle było z potępienia. Imre Nagy został podstępnie wywabiony z ambasady, a następnie zostaje rozstrzelany. I tutaj ta rewolucja po prostu się nie udaje. Te Węgry przechodzą taką wielką próbę odzyskania swojej niepodległości, niezależności. Niestety to się nie udaje. Ta polityka odprężenia Chruszczowa ma jednak swoje plusy, bo na przykład Chruszczow podczas swoich rządów doprowadził do zakończenia konfliktu w Korei. Będziemy o Korei mówić. Dogadał się z Brozem Tito, czyli dogadał się z Jugosławią, zawarł sojusz z Jugosławią, uwolnił niemieckich jeńców wojennych, zawarł też traktat pokojowy z Austrią, dając jej neutralność, wycofując wojska rosyjskie z terenów Austrii. Zaczyna też zmieniać styl mówienia, nie mówi o walki z imperializmem, tylko mówi się o pokojowym współistnieniu. Spotyka się też z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Dwightem Eisenhowerem, czyli ta polityka odprężenia idzie w dobrym kierunku, trwa do roku 1960, do momentu, kiedy zostaje nad terenem Związku Sowieckiego zestrzelony samolot szpiegowski U-2 i w tym momencie już jest koniec polityki odprężenia. Chruszczow jest też niezadowolony z tego, że Zachód nie docenia jego starań, czyli nie docenia, no to nie warto. No to wracamy z powrotem do komunizmu i to takiego silnego. Temat proszę sobie przeglądnąć. Tutaj macie bardzo fajną informację właśnie na temat tego powstania, którą ja już nie zdążę, bo tego jest naprawdę dużo. Powstania na Węgrzech. Warto sobie z tym zapoznać. Tu jest tekst Przemówienie Chruszczowa, właśnie wygłaszany na tym zjeździe. Proszę sobie przeglądnąć, doczytać. Dziękuję i do zobaczenia.